piątek 14 września podczas pierwszego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, prawda, typu klawesyn, pianosyn, pianikord, klawiola, no nie wiem, nie, ta łyżka metalowa i talerz drewniany, doszło do incydentu głośnego wybuczenia ministra kultury pana Glińskiego przez część sali po tym, jak pan minister odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego. Tylko tak, czy to było buczenie, czy publiczność tylko nuciła Chopina? Tak, to było buczenie. Odpór buczeniu dała pani profesor posłanka Krystyna Pawłowicz, która napisała: po co buczeć? Chopin, gdyby żył, popierałby przecież PiS. No niby tak, bo tak, Mazurek to jedna z jego ulubionych form muzycznych. Natrzaskał tego 57 sztuk ten Chopin, a Mazurek to nazwisko rzeczniczki PiSu, prawda? Tu niby się zgadza, ale Chopin ma też rysę na życiorysie, bo komponował... Polonezy, prawda? A może Chopin popierałby PSL? Bo ja kiedyś czytałem, że on swoją twórczość przepoił pierwiastkami ludowymi. Także no, do końca nie rozstrzygniesz. Nie byłeś, to nie wiesz. W każdym razie tym buczeniem publiczność położyła dobrze zapowiadający się konkurs chopinowski. Ja już nie mówię, że dotacji na następny nie będzie rządowej, ale nawet jak pieniądze się znajdą, to niech publiczność nie liczy na to, że zostanie odczytany list od Jarosława Kaczyńskiego. On nawet i może ten list napisze, ale zabroni go odczytać i będziecie mieli, co spowoduje, że ten konkurs już nie będzie miał tej wysublimowanej klasy, tak? Czy o to wam chodziło, zdradzieckie buczymordy? O to?